Cześć, nazywam się Bartosz Andruszko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, w jaki sposób szukam swojej motywacji, a w jaki sposób doszedłem do miejsca, w którym jestem i co jeszcze chciałbym osiągnąć, aby być w pełni zadowolony, chociaż moim zdaniem nie można być do końca zadowolonym, to znaczyłoby, że trafiłeś już do miejsca, w którym chcesz być, a świat się zmienia i tak naprawdę to, co jest dzisiaj, nie może być rzeczywistością jutro, pojutrze. Przyspieszyliśmy tak mocno, nawet jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, o rozwój tego świata, że nie możemy spocząć na laurach. Rozwój, nauka, edukacja musi trwać wiecznie, żebyś był w miejscu, w którym jesteś i szedł tam, gdzie chcesz. Opowiem Ci moją historię, która zaczęła, można powiedzieć, w drugiej klasie podstawówki, gdzie zapisałem się na judo. Judo trwało około 2 lat, była to przygoda bardzo fajna, zacząłem odczuwać swoje ciało, poczułem taką determinację robienia czegoś więcej niż tylko chodzenia do szkoły, chodzenia na boisko i siedzenia na ławce i nudzenia się i tak naprawdę tracenia czasu. Po 2 latach siatkówki, Boże, przepraszam, 2 latach judo właśnie trafiłem do klasy sportowej siatkarskiej i tam trenowałem do końca podstawówki. W międzyczasie tam taka pani WF-istka chciała, żebym pływał, ponieważ mówiła, że mam mocne predyspozycje, ale ja szukałem czegoś bardziej motywującego, czegoś, co pozwoli mi się rozwijać i nie doprowadzi do nudy, ponieważ no, mam taki charakter, że nie mogę usiedzieć na tyłku, muszę ciągle coś robić, ciągle coś tworzyć. Kiedy skończyłem podstawówkę, zacząłem grać w Gwardii Wrocław jako junior młodszy. Stawałem się coraz lepszy, zacząłem coraz bardziej wierzyć w siebie, ponieważ gdzieś miałem taki ukryty charakter, że mimo umiejętności, mimo predyspozycji, mimo tego, że wszyscy gdzieś tam dookoła mówili, że nadaje się, że mam warunki, ja sam do końca nie wierzyłem sam w siebie. Myślę, że wielu z Was też ma taką sytuację, dlatego szukacie tematyki właśnie motywującej, dlatego ja chciałbym się dzielić z Wami tą wiedzą i jeżeli macie potrzebę i szukacie takich filmów, to w tym momencie proszę Was o zasubskrybowanie tego kanału, wciśnięcie lajka, napisanie jakiegoś komentarza i wpadanie tu często. A teraz wracamy do tematu i wtedy zaczynałem właśnie budować swoją wartość. Z miesiąca na miesiąc stawałem się coraz lepszy. Wchodziłem do pierwszego składu, później grałem pierwsze skrzypce w tym zespole. Nie mówię, że byłem najlepszy, ale na danej pozycji czułem się bardzo mocno. Szukałem wtedy wsparcia właśnie w sporcie. Widziałem też, to nie było takie proste, jak na to wyglądało, ponieważ sport to są wieczne wyrzeczenia. Nie możesz chodzić na treningi wiecznie z chęcią, że masz siłę, że masz motywację. Przychodzą dni, kiedy ci się nie chce, masz pogodę za oknem nie taką, pada deszcz, jest ciśnienie niskie, skręciłeś kolano, skręciłeś kostkę, naciągnąłeś mięsień, brzucha, ramion, ręki, skręciłeś co, wszystkie stawy, jakie mogły być. Każdy, kto w jakiś sposób taki systematyczny trenuje, nie musi być to sport wyczynowy, wie, że takie kontuzje są na porządku dziennym i czasami człowiek, który ma kilkanaście lat lub 20 kilka, stawy mu kołatają jak starszej osobie. Ale to jest sport i na to się godzimy. Kolejne lata to wiele medali, wiele nagród indywidualnych i na końcu juniora starszego wicemistrzostwo Polski, gdzie naprawdę liczyłem na to, że ta kariera rozbłyśnie. Ale tam były pierwsze schody i pierwsze zderzenie z dorosłością, ponieważ nie miałem znajomości w klubach. Chodziłem na testy, ale byłem jednym z wielu, mimo że w jakiś sposób się wyróżniałem, to zacząłem poznawać, że to jest już kwestia znajomości, że nieważne do końca, jaką prezentujesz formę, jakie prezentujesz umiejętności, tylko musisz mieć jakieś plecy i ktoś cię musi wypromować. Ja już wtedy gdzieś tam z tyłu głowy czułem, że siatkówka nie będzie do końca całym moim życiem, więc szukałem klubów, gdzie były studia, byłem w Zielonej Górze, byłem w Opolu i na Opolu, można powiedzieć, skończyłem tam studia wychowania fizycznego, grałem jeszcze w Wieluniu i
Na tym skończyłem właśnie skręceniem kolana, zerwaniem łokotki, więzadeł, odpryśnięciem łokotki, zerwaniem więzadeł i myślę, że tutaj zakończę z siatkówką. Poznałem wtedy moją przyszłą żonę i zacząłem inną edukację, edukację życiową. Wiedziałem, że muszę wszystko zmienić, ponieważ moja głowa była nastawiona na sport. Wyszkoliłem swój charakter, wyszkoliłem swoje, można powiedzieć, rytuały życiowe, ponieważ nie mam problemu z wstawaniem, chociaż czasami muszę się motywować, ale robię sobie często wyzwania, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, o naukę, czytam książki, edukuję się cały czas, uczestniczę w różnych szkoleniach. Po to, żeby cały czas być w gotowości i cały czas iść do przodu, bo wiem, że jeżeli przystaniesz choć chwilę na miejscu, to stracisz tą motywację i zacznie się kombinowanie. Stracisz wiarę w siebie, pomyślisz, że świat poszedł do przodu, a ty szukasz cały czas siebie w nim. Ja jestem już niedługo 40-letnim, będę panem, więc można powiedzieć, że jestem na pograniczu wyborów. W którą stronę iść. Cały czas pracuję na etacie, jestem menadżerem regionalnym. Lubię tą pracę, ponieważ codziennie mam nowe wyzwania. To nie jest monotonia. Prowadzę sprzedaż na moim regionie, uczestniczę w różnych szkoleniach, kursach, rozmawiam z ludźmi, szukam klientów, promujemy produkty. No naprawdę jest co robić i lubię to, ponieważ każdego dnia wstaję i robię coś innego. Nie muszę siedzieć w miejscu. Ja dużo też sprzedaję na Allegro, propaguję dropshipping, propaguję import z Chin i wiele jeszcze innych rozwiązań w internecie, jak Amazon KDP, wydawanie książek, właśnie nawet pokazywanie się i tworzenie swoich social mediów, ponieważ uważam i wielu specjalistów też uważa, że to jest droga na przyszłość. Filmy, szkolenia, edukacja, dzielenie się wiedzą, to jest wszystko to, co w przyszłości będzie miało rację bytu. Tworzenie marki własnej. My teraz czytamy o sztucznej inteligencji, boimy się tego, co będzie, że człowiek nie będzie potrzebny, ale tak naprawdę specjaliści, osoby zaufane, takie jakie ja buduję swoje jakby zaufanie w internecie, ponieważ no jeżeli jesteś pierwszy raz, możesz stwierdzić, że gościa nie znam, no coś tam próbuję gadać, ale nie znam go i nie wiem, czy mu idzie, nie idzie, czy jest warty zaufania. Ja w swojej pracy menadżera można powiedzieć, że jestem osobą, która jest konkretna, prawdomówna i każdy mnie zna, poleca moje produkty, ale mnie samego, ponieważ jeżeli kupisz mnie, to tak naprawdę gdybyś kupił produkt. Dopiero jestem ja na początku, a później jest dopiero mój produkt. Nie odwrotnie. Sam produkt możesz mieć najlepszy produkt, ale jeżeli nie potrafisz go sprzedać, nie potrafisz go opakować, nie potrafisz językiem korzyści przedstawić, jaką korzyść twój klient osiągnie dzięki zakupowi tego właśnie produktu, ale tak naprawdę ciebie, ponieważ ty będziesz go obsługiwał, ty będziesz realizował jego sprzedaż i dbał o to, żeby był zadowolony i kontynuował tą sprzedaż. To nie te czasy, kiedyś mówiono, że jesteś typowym takim handlowcem, handlarzem. Handlowiec, menadżer, przedstawiciel to jest zupełnie inna dziedzina niż kiedyś. Handlarzem to są ci, co wciskają ci poduszki wełniane za 2000, zestaw sztućców za 4000 czy jeszcze coś. Oni pracują nad tobą, nad twoją słabością i wciskają ci to jednorazowo, a później już nie masz do kogo dzwonić. Przedstawiciel handlowy, handlowiec, menadżer, no to można, nazw jest wiele, area sales manager po angielsku, po rusku, po chińsku, nie wiem, to każdy ma inną nazwę, chodzi o to, że dbasz o swojego klienta. Tak samo jeżeli sprzedajesz na Allegro, czy to będzie dropshipping, czy to będzie sprzedaż z własnego magazynu, chodzi o to, żebyś był powtarzalny, żebyś był godny zaufania twoje produkty, żeby były sprzedawane w fajny sposób, żebyś ty sprzedawał swój produkt, ponieważ w sprzedaży online nie ma ciebie. Nikt nie widzi ciebie, widzi jakąś tam firmę, widzi twój produkt, super opis, super miniaturkę, super obsługę, szybka dostawa, fajnie opakowany produkt, może jakiś gratis. To wszystko jest fajne i to mówi o tobie, ale ciebie tam nie ma. Musisz dlatego poznać te wszystkie techniki, te wszystkie
procedury krok po kroku, które doprowadzą Cię do sprzedaży. To jest wszystko do nauczenia, do wyuczenia. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię na stronę sukces.info, gdzie właśnie sprzedaję e-booka związanego z Allegro. Kończę właśnie szkolenie takie małe, można powiedzieć, o dropshippingu i takie duże, które mówi o sprzedaży na Allegro, które krok po kroku pokaże Ci i przeprowadzi właśnie od początku do sprzedaży, do tego, na co musisz zwrócić uwagę, jak dbać o klienta, skąd brać produkty, gdzie szukać produktów, naprawdę taki kombajn informacyjny, więc jeżeli szukasz takiej motywacji, szukasz sprzedaży, jest tam też właśnie moja książka, która naprawdę jest moją perełką, moją taką 15-letnią pigułką motywacyjno-rozwojową, która pozwoli Ci poznać siebie, poznać swoje możliwości. Tam są konkrety, samo mięso, techniki, które pozwolą Ci nazwać swoje emocje, nazwać swoje potrzeby, swoje umiejętności, ale także swoje wady, żebyś wiedział, kim jesteś, jak budować cel, jak stawiać sobie cele i jak realizować te cele. Najważniejsze rzeczy, które pomogły mi, a teraz mogą pomóc Tobie. Dlatego zapraszam Cię www.sukces.info, a moja historia tak naprawdę kończy się w tym momencie. Piszę ją na nowo, każdy film, każdy mój jakiś wrzut na social media, to jest moja historia. Tu jest mój dom, tu jest moja rodzina i moja pasja. Sport jest dalej dla mnie ważny, ale ważny też jest rozwój i wizja, którą sobie ustawiłem. 5-letni plan, który zamierzam spełnić, a to jest moją drogą do tego. Jeżeli Ty masz jakąś drogę, jeżeli w jakiś sposób Ci mogę pomóc, pisz w komentarzu, subskrybuj ten kanał, daj lajka i widzimy się w kolejnych wejściach. Za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Trzymaj się, na razie, cześć.